Witam Was bardzo serdecznie w 38 etapie Zagrajmy w Rune The Castle Entrance, czyli pierwszy etap Krainy Lokiego. Tu jeszcze będą krasnoludzi, ale tu już będą ostatni krasnoludzi. Już lecą, sukinsyny. Skąd oni się wzięli, jak ich wszystkich po drodze wybijałem? Już pierwszy poleciał. Jeszcze jeden. O, ściąłem ci łeb, skurwielu. Widzieliście? A tu jest ten topór, to jest słaby. A tu jest ten nagrobek, co nie wiedziałem, co tutaj robić, gdzie go trzeba rozbić. I tu jest taki przycisk w środku chyba. No i tu się otwierają drzwi. Aha, ja użyłem runy mocy. To zamienia w kamień ten moc tego młota, bojowego młota krasnoludów, Battle Hammer, Dwarf Battle Hammer. No w sumie niepotrzebnie to zrobiłem, bo miałem nie używać tego. Nawet zombiaka zamienił w kamień, jak widzieliście. No dobra, jak już użyłem, to już użyłem, nie? Co jest, kurde? No. Topór Sigurda zamraża, a Battle Dwarf Warhammer, no to ma błyskawice. A to jest krew Lokiego, ta zielona ciecz, która zamienia zombiaków w demony. Jak widzieliście, jak Sigurd tam był, po raz pierwszy go widzieliśmy z Konrakiem, jak tam do podziemi zjeżdżali na tej ogromnej windzie. To z takimi właśnie będziemy walczyć i słyszymy śmiech Lokiego w tle. Jesteśmy w jego domenie. No, widzicie? Demon. Pierwszy taki poważny przeciwnik. Zombiak, jak widzieliście, wskoczył do krwi Lokiego. Widzicie, jak mi przywalił? Także nie są przelewki z tymi przeciwnikami. Tu gdzieś ja szczurkę słyszę. Słyszycie śmiech Lokiego? To taki bóg mitologii skandynawskiej, bóg zła i nienawiści. Gdzieś tu jest jaszczurka. A, jest on. Na ścianie. Dopiero na końcu tego poziomu będzie super broń Dwarf Battle Axe. To będzie zajebista broń. A kurde, nie wiem co tu się robiło, żeby przejść przez te kraty. Pamiętam, już nie będę wskakiwał do tej zielonej cieczy. Albo trzeba się wrócić. No, jasne. Widzieliście, jak mi przyłożył? Gdzieś tam była jaszczurka jakaś.
Dobra, idziemy dalej. Nie, nie rani mnie, no to dziwne. O, to jest ta krata, co byłem za nią. Widzieliście? Chciał mi przyłożyć, ale nie trafił, a teraz trafił. Sukin syny. Tu nie ma nic. O, tu są te posągi takie, które na początku następnego etapu będą chciały mnie... Będą zadawały obrażenia. A, tu jest runa zwiększająca maksymalną ilość mocy magicznej. Miałem na wykończenie, a teraz mam pełną. To jeszcze regeneruje dodatkowo. Tu trzeba będzie przeskakiwać teraz. Tak jak na początku etapu Hellgrind, a Gate of Hell. Tam była lawa. No, wszystkie się popaliły, bo to trucizna jest. A tu będzie Battle Sword, ten Dwarf Battle Sword będzie. Jeszcze lepszy miecz niż ten, który ja mam i do tej pory, które wszystkie miałem. Tu jest króciutki etapik. Trickster Maze też będzie krótki. Do tej ścieżce taki demon się pojawi i będzie z tym zajebistym mieczem. No, zwykle ten Odyn. To drago od razu wyrzucam ten miecz i toporem będę uderzał. Tylko że ja nie mam cholera pełnego życia. Tu gdzieś jaszczurka jest. Tylko gdzie? Dobra, pieprzyć to. A jest. To jest ten miecz, co ja go wyrzuciłem. No dobra, idziemy. To jest ten demon. A już narobił wiele hałasu. Dwarf Battle Sword, najsilniejszy w całej grze miecz. Dwarf Battle Axe będzie najsilniejszym toporem. No i ten mod, który ja mam, to jest też najsilniejszy. No, mam pełne życie. To już jest chyba koniec. Nie, to nie jest jeszcze koniec poziomu. Jeszcze będzie walka z tym demonem, co ma... A jest, to już jest koniec poziomu, to już w następnym odcinku.